Sponsorem jest porównaj strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty konta i pożyczki. 10 absurdalnych patentów, 10 pułapka na gryzonie. Sensowne? No nie do końca. Popatrzcie na wynalazek z 1882 roku. Jeśli gryzoń wejdzie na zapadnię, strzela do niego rewolwer. Powodzenia. 9. Neutralizator zapachów. Świeżynka, bo wynalazek z 2001 roku. Aktywny węgiel, który umieszcza się w bieliźnie, aby neutralizować pewne zapachy. Potrzeba matka wynalazków, no nie, przy okazji na 2001 rok, przecież to najlepszy wynalazek żeby powstrzymać terrorystów. 8. Strach na wróble, ale nie taki zwykły na pole, ale pociągowy, wynaleziony w 1882 roku. Elektrycznie sterowany manekin, który wymachuje rękami i uderza w gong, aby wystraszyć zwierzęta z torów. 7. Maska tlenowa, taka specjalna na wypadek pożaru. Wybucha pożar, dużo dymu, można się udusić i tutaj przydaje się magiczny wynalazek, który pozwala wdychać powietrze, z kanalizacji. Nie wiem co gorsze: dym z pożaru czy smród ze ścieków, a to patent dostało. 6. System Antygraffiti i to nie jest taki głupi pomysł. Projekt powstał w 1997 roku. System posiada pole magnetyczne. Jeśli czujnik wyczuje, że ktoś się zbliża, pole magnetyczne ma odpychać spray. Niestety nie zawsze spraje są z metalu i stąd wynalazek jest bezużyteczny. 5. Karmienie i obserwacja. Skomplikowana konstrukcja, która pozwala jednocześnie karmić i obserwować ptaki. Ponoć działa również na łapanie motyli. Jeśli jesteście w stanie to ogarnąć, to gratuluję. 4. kombinezon bezpieczeństwa, wynalazek z 1987 roku był niezłym pomysłem, ale nie wyszło. W momencie, w którym motocyklista wypada z motoru, kombinezon wypełnia się gazem, co chroni jego ciało. Niestety kombinezon musi być połączony z wężem z butlą. A jak taki motocyklista wypadnie z motoru, to wąż się wzrywa. Może być wąż dłuższy, ale wtedy kombinezon nie zdąży się wypełnić. 3. Velocyped. Kojarzycie ten kołowrotek, w którym biega chomik? To to coś takiego, tylko zamiast chomika jest pies, a do tego przypięte jest siodełko dla człowieka i mamy oryginalny rower z 1875 roku. Oczywiście instrukcja mówi, że nie muszą to być koniecznie psy. Każdy może zamknąć w kołowrotku co chce. Na przykład dziecko 2. Rodzenie dziecka. W 1965 roku powstało urządzenie, które pomaga to robić. Cała konstrukcja podczas porodu obraca się na tyle szybko, iż wytwarza siłę odśrodkową która powoduje, że dziecko wylatuje z matki. W celach bezpieczeństwa jest oczywiście hamulec ręczny. Jeden dwustronny rower opatentowany w 1905 roku, dwustronny rower to coś dla osób, które lubią jeździć do góry nogami. Nie wiem po co to komu, no, ale jest. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Nagrałem to wszystko bez żadnych cięć.